Przemek? Halo, halo? Halo, już jestem, jest. Zamieniam się w słuch. Dobra, tylko poczekaj, napiszę coś na tym. Napiszę coś na Tesie. Dobrze. Bo się z Suprą mówiłem, że on się raczej nie dodzwoni, to on mi wyśle pytania swoje na Tesie i ja je zadam. Dobrze? A, tak, tak. To już poznaję po głosie, z kim mam do czynienia. Bardzo mi miło. I tak, pierwsze pytanie. No to pierwsze pytanie moje. Cześć, Przemek. Siema, siema. Co tam u ciebie? No, mnie w porządku. No to z nami dzisiaj jest Przemek, który jest przez wszystkich uznawany za klocucha. Dobra, to może takie pierwsze pytanie, słuchaj, jak masz na imię, to wiemy już, Przemek. Ile masz lat? Rocznikowo, znaczy no powiedzmy 14. No to powiedzmy 14, a jak z takiego mniej więcej województwa tam, gdzie mieszkasz? Tak, mniej więcej, koło Częstochowy. Koło Częstochowy. Dobra, to co, w końcu jesteś tym klocuchem czy nie? Chociaż, no niby nie jestem, ale jakby się tak dobrze zastanowić, to można by to ładnie wykorzystać. Wykorzystać. Ale ty taki nie jesteś, nie? Chyba. Nie, raczej nie. No, dobra, czyli nie jesteś, tak? Raczej nie. Dobra, a czytałeś komentarze pod filmem właśnie Roka? No właśnie w tej chwili czytam. No i co, no, jak tam, jestem... które cię rozbawiły najbardziej? Tutaj jest klocownicy. No, jakieś odnośnie ciebie, że tam... Tak. Aha, tam było tak, że to jesteś ty. Nie ukrywaj się. Tak, albo klocuszek nagraj z Rokiem. Bo zupełnie nie, to nie. Lecimy dalej, piąt strona. Dobra, to widzę, może że, słuchaj. To może koledzy z TESA trochę tam pisali, ale... No, dobra, następne pytanie, słuchaj. Co, czy bardzo dużo osób do ciebie mówi właśnie, że klocuch jesteś? Na tym TESie 100%. No 100%, tak? No ze względu na ten charakterystyczny głos i też ten. A oglądasz klocucha ogólnie? Raczej nie. Jakoś ja póki nie wlazłem na tego TESa i mnie nie uznali, że mam do niego podobny głos, nawet nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje. Aha, no ale coś tam widziałeś, nie? Jakieś filmiki. No tak, tam w GTA, dziurę po kulach. No, dokładnie. Kule po dziurach, sorry. No, widzisz. Dobra, a jak myślisz, czy klocuch to jakiś genialny troll jest, czy był jakiś zwykły dzieciak, tak jak zdążyłeś zauważyć? Mi się wydaje, że on głupi wcale nie jest i żal mi ludzi, którzy tak uważają. Po prostu on to robi dlatego for fun, bo reklamy ma. No nie, właśnie, że nie ma, wiesz? Partnera. Nie ma partnera. No ale nie w każdym bądź razie... To robi to po prostu dla fanu. Mhm. W każdym bądź razie według mnie jest tak, że jest to chyba jeden najbardziej takich sympatycznych kanałów na YouTube, których nie ma przekleństw, a jest wielka beka, nie? Dokładnie. No, dobra, no to tyle. Chciałem tylko po prostu tym filmikiem, z tą rozmową udowodnić, że to jest po prostu zwykły gościu, a nie klocuch. Jeżeli ktoś tak uważa, jak najbardziej może tak uważać, ale się przejedzie. No i w każdym bądź razie sami jesteśmy ciekawi i czekamy na ujawnienie projektu klocuch, bo sami nie wiemy, kim ten klocuch tajemniczy jest. Dobra, to dzięki, na razie. No, narka.